Witam Was w kolejnym odcinku wspaniałej serii z... Jak ta gra się nazywała? Dobra, witam Was, Sniper Elite V2. Oczywiście ten odcinek jest nagrywany bezpośrednio po tym, jak nagrałem poprzedni odcinek, czyli pierwszy. Więc nie ustosunkowałem się jeszcze do Waszych komentarzy, ale ustosunkuję się już po tym, więc zapraszam do oglądania. Intel Kontynuujmy. told me my next target was Dr. Gunter Kreidel, an expert in rocket engines. He was traveling across town in an armored convoy. We believed he was carrying documents that would lead me to the V2 production facility, where the other three scientists were waiting. I'd identified a point on the route where I could lay a booby trap and stop the convoy. Naturally, the area was defended. I'd expect nothing less. Aha, no, nasza ogólnie misja polega na tym, że mamy sabotować, kurde, mordować naukowców, którzy mogliby przychwycić Rosjanie. Dobrze ja to powiedziałem? Zniszczyć naukowców, których mogliby przychwycić Rosjanie. O, tak. No co mi tu z mapą wyjeżdżasz? O, mogę sobie wybrać misję, znaczy ten karabin. No tutaj nic, ale pistolet chyba mogę, tak. Mogę albo ten pistolet brytyjski z tłumikiem, ten pistolet to jest jeden wielki tłumik. Jednak świetnie się sprawdza w cichym eliminowaniu. Nie nadaje się do normalnej walki, no to już zdążyłem zauważyć. Albo wybierzemy sobie słynną berettę. Byłoby ciężkie obrażenie, jednakże trudno go jednak znaleźć. Ponadto strzela nieco wolniej niż Luger. Trudno go jednak znaleźć. Zadaje ciężkie obrażenia, jednak trudno go znaleźć. No to, co mi tu po znajdowaniu? Że co, że szybkość wyjmowania? Bez sensu. No dobra. To sobie wezmę, bo to się zawsze przydaje. Dobra, no to lecimy. Ja wolę mieć jednak ten pistolet taki z tłumiczkiem. Przedzwrócę się do punktu. Aha. Dobra. To już mi proszę wyjąć tego. Czy ja mogę tego Niemca jakoś tak, wiecie? Dobra, nieważne. Nie będę nawet próbował. Kini. Nie wiem, czy ja ten pistolet... Ujujujuj. Nie wiem, czy ja ten pistolet ładuję odgórnie. Tak wiesz, że, wiecie, że przez lufę czy coś. Nie wiem. Bo on bardzo strasznie wolno... Bardzo strasznie wolno. Bardzo wolno go przeładowuje. To jest aż smutne. Widzę okazję do... Do ominięcia. Do double headshota. Per 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 per. Fuck. No cóż, była okazja. No to ich po prostu omińmy. Czasami ominiony. Ja tu zacznę mówić zaraz nowym językiem i nie będzie to polski. Ale wiecie, wybaczcie mi. A, nie mogę tu wejść. A, to jednak chyba muszę ich zlikwidować. Była okazja do double headshota. Nie wybaczę tego sobie. Złaźmy z tej drogi, byle szybko. Jest dobrze. Zastanawiam się, czemu my się nie przebierzemy w jakiś, nie wiem, no, może sprzęt kamuflujący to za dużo powiedziane, bo to w końcu druga wojna, ale naprawdę brytyjski wywiad, nie pomyślał, czy tam amerykański, zależy, który nas wysyłał, naprawdę nie skapnął się, że wysyłanie snajpera w brytyjskim, czy tam amerykańskim mundurze trochę go do tła nie przytoczy? Nie wiem, co ja gadam. Ale wiecie, o co chodzi. Chyba, że to jest mundur rosyjski. To wtedy jest git. Bo niemiecki na pewno to nie jest. No i co? Co ja tu mam zrobić? No, na pewno to nie jest budynek docelowy. To jeszcze ze mną nie jest aż tak źle. Tyle to wiem. No ale myślałem, że tu jakoś, nie wiem, no... Będzie jakiś sekret... Sztabka złota do zebrania, bo wiem, że to są...
Chociaż do sekretów nie będę rwać, no, nie będę się oszukiwać. No ale myślałem, że będzie chociaż jakaś pozycja snajperska, żeby zabić tych dwóch gogusiów. Jak widzę, znowu się pomyliłem. Mam iść tam. Ja ich mogę jakoś oznaczyć? Mogę, fajnie. A gdzie jest ten drugi? Ten drugi gdzieś był tam. Fajnie, że z lornetką mogę... Mogę sobie iść. To jest bardzo przyjemne. Nie, strzał to będzie kiepski pomysł. Poczekajmy, poczekajmy, tak, poczekajmy. My się tu nie możemy śpieszyć. Już mamy 6 minut materiału, lol. Dobra, wiecie co? Pierdolę. Ja shiftem, kurde. No nie! Dłużej się już czekać nie dało po prostu. A więc od początku. A Jezu. No mogłem strzelić, ale wiecie, chciałem, żeby był najmniejszy możliwy ten taki... kwadracik? No, kwadracik, rąb. Whatever. A tutaj będzie okazja do double headshota. Nie przegapię już jej. Chyba. Znając mnie, przegapię. Poczekajmy. Stand by. Stand by. Już wyceluj. Poszło pięknie. Jest podwójna dawka. Fuck yeah. Yeah. Oh. To jest kwintesencja. Kwintesencja bycia snajperem. Cicho i skutecznie. Czy tak cicho, nie powiedziałbym. Skutecznie i jak najbardziej. Padło dwóch. Może ich schowamy? W sumie, żeby było tak bardziej pro. A widzę, że typ broni nie wpływa na to. Myślę, że ktoś tam przeszedł. Jak podniosę broń... Nie, to nie wyświetla się, że mogę ją tam odblokować czy coś. Spacja przytrzymaj, tak? Podnieś. Na chodniczku. Może upozoruję, że nie wiem, sami się postrzelili czy coś. Tylko broń nie przerzuca, ale to już tam. Albo wiecie co, po prostu... No upadli. Upadli na siebie i umarli. Tak było. Tutaj jakieś sterowce. W ogóle po co są? Nie zauważyłem cię, ziomek. Siema. Jeszcze się okaże, że to ja z przyszłości. Mam trochę przejebane. Nie, wąs. To Rosjanin. Był słabym snajperem. Nie oszukujmy się. Może jeszcze jakiegoś tu znajdę. Byłoby w sumie ciekawie. O, zaczęli się strzelać. Dobra. Ale jak ja go wyhaczyłem, lol. Tutaj jakiś Żyd leży. Omin patrole uliczne. Aha, pozdro. Nie, to chwila, to ja te patrole uliczne po prostu wymorduję. Jaki problem? Ja nie zrobię. Bitch, please. Tutaj widziałem z poziomu ulicy, że była jakaś wyrwa w tym budynku, kamienicy. Same headshoty zaliczam. Szok. Okej. Okay. O, tutaj się... Patrzcie. Ale tutaj nikogo chyba nie ma. Jednakże. Sprawdźmy, czy aby na pewno. Jezus, jaki zoom daje ta lornetka. Tu jest jeden. Wiem, że to nierealistyczne, ale lornetka powinna jakoś tam zaznaczać. Tak sama przez się, że... Tak, nie wiem, kontury zarysowywać czy coś w tym stylu.
że halo, ktoś tu jest. Chociaż nie powiem, wyhaczenie tego snajpera było całkiem. Tak, no, miłe na serduszku. Nie chciałem tego. Be. Tak, miłe, bardzo. Tak, poczułem się tak, taki potężny, sympatyczny. Coś tutaj mi się... A, skoła się zasłonął. Kurde, nie mogę przejść w jakiś tryb marszu czy coś. No, w sumie mogę. Ale dobra, niech będzie tryb skradania. Wow! Nie. O, idealnie. Chwila, wejdź na to. Nie wiem, jak się nazywasz, ale nazywa cię Blaskowicz. O, tu jest jeden, tu jest drugi. To są Rosjanie, Niemcy? Nie, no Niemcy, no, ewidentnie. A, jak najadę do lornetką, to mi się wyświetla. Ten jego charakter, czy coś. Chwila. No, dobra, ten Rosjanin już spadł. To był Rosjanin, poznałem po wąsie. Ale tylko ich dwóch jest, a? Jo? Chyba jo. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem, czy te misje będą długie, krótkie. Nie mam pojęcia. Chorąży. Porucznik. Tu jest chyba szeregowy. Plutonowy. Starszy szeregowy, czyli ten jest najmniejszy rangą. Chyba, że ten jest najmniejszy rangą i go posłali po prostu na przód. Porucznik. To chyba wszyscy. Będę się orientuje. I nie wiem, czy bezpieczniej nie będzie... Nie wiem. Zabójstwo tego, a potem... Chwila, tu jest... Tak. Nie. Oni muszą tu podejść. Nie możemy się śpieszyć. Podejdź tu. Zabójstwo dwóch zawsze jest lepsze niż zabójstwo jednego. Nieważne jakimi sposobami. No, dobra. Chodź. Ale może już bym tego załatwił? Nie, dobra. Nie, za daleko. To go nie sięgnie. Chociaż teraz... Jeden. Dobra, ty gin. Trafiłem chyba tam tego drugiego, ale go nie zabiłem. Widzę cię. No. Tak na ostatnią chwilę to obliczyłem. Tak, szybki instynkt snajpera. Skąd się tam wziął drugi? Chyba spał. Coś mnie trafiło w rękę, ale takie wyjebane. To nie było takie spektakularne, no fakt, że ze 130 metrów trochę, no można zaliczyć, że... Można zaliczyć, tak, no dolny limit epickości. Że okej. Jezus, strzelają do mnie, muszę zmienić pozycję. Tylko na jaką? Jej. Nie! Niepotrzebnie wychodziłem. Niepotrzebnie. Omni patrole uliczne. Ta gra będzie moim przekleństwem. Mogłem wziąć easy.
Tu jest jeden, tu jest drugi, tu jest trzeci. Tu jest czwarty, tu jest piąty. Piąty. Tam jeszcze leży, tam chyba się... A, tu jest. Wychyl się. A nie, co firanka, to dobra. Jakbym ich wszystkich teraz zastrzelił, Jezus! Ale zjebałem. Chwila, ale tu był jeszcze jeden snajper. Gdzieś tu był snajper. On mnie jakoś z tych rejonów wyhaczył. Ale wiecie co? Ja się przejdę tu, na wyższe te partie. I zastrzelę tego. Chyba, że tego. Chociaż wiecie co? Mam lepszy pomysł. Jak to nie zadziała, to trudno. Odcinek będzie dłuższy. Przynajmniej. Oni mi chyba nie wyhaczą z tej odległości. No nie, nic na to nie wskazuje. To nie są jakieś sokole oczy. Na szczęście. Mimo iż mają sokoła czy tam orła w herbie, to nie mają sokolich oczu. Sokole oko ma tylko... Sokole oko. Tylko. Gubił mi się samogłoski. To jest niedobrze. Okej. To powinno mi w czymś pomóc. W czym jeszcze nie wiem, ale powinno pomóc. Proszę bardzo, tutaj jakaś droga w tył, na tył. Chyba jednak nie. Chociaż... Otworzy się to? No, oczywiście, że nie, schowa się za zasłoną. A jakbym chciał przez to przeskoczyć? No, to... Gra daje mi złudne poczucie, że tutaj coś mogłoby być. Ale nie ma. Chyba, że... Gdzie są sztabki złota? O. Chyba wiedzą, że tu jestem. Tak mi się wydaje. O, amunicja do mojej snajperki, fajnie. Chyba wiedzą, że tu jestem. Dobra, a więc przejdźmy tu. Chociaż nie, nie mogli mnie tu widzieć, no bo jak? Kurde, najlepiej jakbym się teraz wrócił tam. Tylko, że... Oni mogą mnie już wyhaczyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ten przynajmniej jest zdjęty, no to tyle jest dobrze. A chwila. A nie muszę się tam wracać przecież. Skąd? Tu mnie wyhaczyłeś. Wiedziałem, że jest tam snajper. Mówiłem? Jeszcze mu headshota. O! Tak. Dobra, wiecie co? Ja się muszę stąd ruszyć. Bo to nie ma innej możliwości. To nie jest zbytnio snajperski, ale no, znacie mnie. Lubię siać rozpierdziel. Nie tylko snajper, ale i doborowy marine. Marine? Marines? Przeszukaj zwłoki. Wytraciłem dużo ammo. Uff. Nie zauważył mnie. Lol. Chyba, że chce mnie oflankować. Nie zaczekanie jego. Prędzej ja oflankuję jego. Jeden, drugi. Tylko dwóch. Sam jesteś psiem. Co on robi? Jak on nie zginął?
Snajper by tak nigdy nie zrobił, ale ja jestem wyjątkowym snajperem. Dobra, przeszukaj zwłoki. Dwie amunicje do Springfielda. Pełny zapas amunicji. A do Thompsona? Podnieś Thompsona. Thompson ma chyba własne ammo. Więc ja chyba podniosę, wiecie co, no... Nie chcę nic mówić, ale do tego znajdę chyba więcej ammo. O. O. Chociaż... Coś mało, bo Niemcy mają mało amunicji do swoich pistoletów maszynowych. To jest chyba znak. Znak, że przestań walczyć. Zacznij się zachowywać prawdziwy snajper. Może być. Ale zacznę przeszukiwać zwłoki. To jest pewniak. Dobra, to wyciągnę snajper. Gdzie mam iść? Tu. I tak bym musiał tutaj wszystkich wymordować, bo nie widzę innej możliwości przejścia tego etapu. No, więc po prostu skróciłem czas odcinka. Dziękujcie. Amunicja do Springfielda. Dobra, wyciągamy tylko... A on ma wyjebane. Okej. W sumie też bym miał. Przecznicę ode mnie zginął cały pluton. Oddział. Whatever. Po co się martwić? Siema. Przeszukaj zwłoki. O, dynamit. Tu jesteś tylko ty, ziomek? Ja cię tak oznaczę, profilaktycznie. Chyba tak. Pyr, 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 pyr. Nic tu chyba nie ma. Ani nikogo. Na to wygląda. Dobra, idziemy tam, ale tam. No, to ma sens. Dobra, gin, wiesz co? Jesteś Niemcem, ja niezwykle nie zabijam bezbronnych, ale... Jesteś niechlubnym wyjątkiem. To było błędem. Błędem, bo mnie wykryli. Trudno, zdarza się. Przyspieszyłem tempo rozgrywki. Zdecydowanie. Schitterhard granatę. Ojejejejej. Chyba trochę zjebałem. Wejdę do tego budynku. Tutaj przynajmniej jestem tak częściowo bezpieczny, bo mi tu nie wejdą przez okno. Tak? Ale mam Stielenhandgranatę. Stielenhandgranatę. Jak to się rzucało? E? Q? Nie. G. F? F chyba. Nie no, tak to ja nigdy go nie zabiję. A, halo? Jestem kaleką. Nie umiem strzelać. W sumie samouczek mnie tego nie nauczył. Takie... Strzelaj se! Nowy sposób... Kurde, patrzenia przez ścianę. Jezus! O, tak też można patrzeć. Właśnie przypomniałem sobie. No dobra, to już było nieuniknione. Dobra, wiem, żeby tamtego gościa nie zabijać. To już wiem. Ktoś czuje, że te misje będą... Że te odcinki będą dłuższe niż misja. Bo ja jestem głupi, po prostu. Aha, ale oni już mnie wykryli tak na amen. A, no to chyba... Dobra, to chodźmy do... Mogę wejść tutaj wyżej? No, tak... Ała! Bolało. Ale ciebie zabiję z największą przyjemnością. Super. Aha.
Zamknij się. Umrzyj na amen. Tutaj mina. To jest dobre rozwiązanie. Chodźmy na górę. Tutaj gdzie zasłonki. Tutaj jest miło, sympatycznie, przyjemnie. Tyle, że tutaj tak średnio bym sobie popatrzył. Ofiara miny lądowej, a więc idą po mnie. Coś tu się pali. Okej. No gdzie jesteś? Ty, co mnie wykryłeś? A, tu. Proszę bardzo. No, giń! Trzy strzały. Chyba nie umiem trochę grać w snajpera, co? Nie na let's playu. Ja chcę, żeby te, na tych odcinkach jednak coś się działo. To nic, że robię z tej serii drugie Call of Duty. Przecież każdy tego chce. Kto by chciał oglądać, jak przez 40 minut mierzę do kolesia? Jednego kolesia, kiedy mogę w te 40 minut przejść całą grę. Przejdź szybko! Skończyła się muzyka, to był ostatni przeciwnik. Było trudne? Nie było. Umarłeś? Aż żal mi kuli na tobie wydać, no. Dobra, po prostu umrzyj. On widać nie chciał umrzeć. Ale wiesz co, dobiję cię z własnego karabinka. No bo tak. Możecie mnie nazwać chorym z wyrolem, ale ja mam zasady. A teraz przeszukajmy wszystkie zwłoki. Bo tak. Może w których się znajdzie jakaś amunicja do Thompsona magiczna. No, magicznie się znajduje tylko amunicję do Springfielda. Cóż, nie jest to dziwne, jeżeli... Nie chcę tego MP3. MP3? MP40. MP3. Nie jest to dziwne, jeżeli używają tego samego rodzaju amunicji. W sumie to chyba ma sens. O! Pełny zapas amunicji. A czy aby do mojego Thompsona? Po co? Dawajcie, kurde, normalne. 4 dynamity, 1. Ojej. Chwila. Kurde. Ty jesteś kim? Rusek? Nie, Niemiec. Dobra. Chciałem tylko wiedzieć, czy jesteś Niemcem, czy Ruskiem. Kurwa, bo już mnie wkurzasz. Wiem, gdzie jesteś. Namierzyłem cię, pajac. Umrzyj. Przebita czaszka, do widzenia. Zaskoczył mnie, nie powiem. Tutaj jest jakiś Benz V w oknie? Czy coś? Nie widzę żadnego. A zapewne tam się zrespi. Ojojoj. Chodź tu. Tylko ty? Nie wierzę, że to jesteś tylko ty. Nie wiem, powinny być jakieś perki. Sokole oko. Czy właśnie coś w tym stylu. Że wyszukuje kontury. O. Tu jest dwóch. Albo nie. Ty jesteś sam, to ja cię podejdę z pistoletu. No ile mnie nie zdejmą przy okazji. To będzie raczej szybciej. Chyba, że... To się może... Nie, no on się tu patrzy. Poproszę Stilend Hand Granatę. Dobra, nie patrzy się. Ale no teraz to po niego nie podejdę. Chyba, że trafię? Lol, to masz taki zasięg?
Teraz poproszę Steel and Hand granatę. Nie widzę trajektorii lotu. Użyłem tego. Do czego granat jest potrzebny? No, czego wy ode mnie chcecie? Przeszukaj zwłoki. Magiczny nabój do Springfielda, pełny zapas amunicji. Może ja chyba zacznę zbierać ten MP7. Dobra, Thompson jest, jest dobrze. Dobra, gdzie ja mam iść? Tu. No i co? No i jestem. Aha, podróż. Aha. Dobra. I teraz gdzie? Pewnie już mam tętno 150. 87, nie jest aż tak źle. Materiały. Nikt nie zauważy, że tu jest paczuszka z napisanym Change Demolition. Tu mam iść, dobra. Nikt też... No oczywiście, że nikt nie zauważy, kurwa, na grillu paczki z napisem materiały wybuchowe. Ach, Niemcy. Głupi. A niby tacy mądrzy przy okupowaniu Polski, a jednak tacy głupi. Gdzie mam iść? Na pewno nie tu. Tu, na górę. Ja lepiej... Lepiej się zabezpieczyć. Patrzcie. Jaki miałbym kłopot? Niemca spotkałem. Cóż, ta jego przerwa była jego ostatnią przerwą. Nie chcę tego MP40, chcę Thompsona. Danke. To był... Możesz, kurde. No nie. Gdzie? Tu jesteś. Kurde, muszę się jakoś schować. Wiem, że tam jesteś. Patrzę się w dwie strony. Aczkolwiek nie widzę go w ani jednym miejscu. Kamufluje się, frajer. Może jak wyjdę na górę, to go spotkam. Ale to jest nauczka, żeby nie biegać. Po prostu wystarczy kucać i iść trochę dynamiczniej. I zawsze z wycelowaną bronią. Wtedy chodzę jeszcze wolniej, ale przynajmniej jestem bezpieczny. Odcinek mam już 33 minuty. Wspaniale. Amunicja do Thompsona tu musi być. No. Pełny zapas amunicji, ale snajperskiej. Okej. Okay. Realizm. I understand. To był snajper. No, jak byk strzelił. Wyczaiłem cię. Myślałeś, że umarłem? Niedoczekanie twoje. Miał butelkę. On wygląda jak ten. Leonardo DiCaprio. Wyglądał. Hi, hi, hu, hu, hi. Dobra. Nie biegaj, ziomek. Zabierz sobie jeden nabój. Bo tak. I przejdź na wyższą kondygnację. Taki chyba spokojny i opanowany komentarz bardziej mi podchodzi. Dobra, zaraz chyba koniec misji. Zoma przyjeżdża. Ale tutaj też miałem ładunek wybuchowy. Dobra, nieważne.
O kurwa. Wysłali czołg po snajpera. A ja go zniszczę jednym pociskiem. Ja nie zniszczę. Nie! Szkurwa. No nie. Tak jest. Zniszczyłem go. Za trzecim kurde trafieniem, ale zniszczyłem. Wy mi teraz możecie naskoczyć. No jak? Przecież go trafiłem. Na easy. Pocisk przez niego przeleciał. Dosłownie. Poproszę mi tu ich oznaczyć. Wszyscy. Tak mi się wydaje. A jak nie, to go ich zaraz znajdę. Umrzyj. Miałeś swojego kara czy coś? Headshot. Przyje. Jeszcze lepiej. Jak nawet jak nie przeży... Nawet jak przeżyłeś, to zostałeś inwalidą do końca życia. Niezbyt długiego. A jak ja go nie trafiłem? Te pociski latają jakoś tak dziwnie. O! Piękne. I co ja mam tam iść? Bo ja nie wiem, no. Jaki jest mój cel? Przeszukaj zwłoki. Teraz zszedłem. No teraz zszedłem po prostu. No teraz zszedłem. Ja tam wrócę, spokojnie. Easy. To nic, że mnie tam wykryli. Ja tu jestem po prostu bezpieczny. Oni nie są tacy mądrzy jak ja, że mogę sobie, nie wiem, zastrzelić kwintesencja. Zastrzelić snajpera. Nie, oni MP40 walą do snajpera i myślą, że coś ugrają. No, niestety, gdyby nie dziwnie latające pociski, chyba są nieskalibrowane. A tu jesteś. To bym to wszystko zrobił jednym strzałem. Ale nie, po co? Nie wmówicie mi, że balistyka pocisku wpływa na kurde 50 metrów w dół. Bo to nie jest balistyka, tylko czysty debilizm. Daj. Ale rentgeny zawsze są świetne. W nos mu trafiłem. Wszyscy? Wszyscy to git. To spadamy. Tak, jeszcze się zabij, Blaskowicz. Trafiłem go stojąc. O Jezu! Chyba mu wbiło się w nogę. Tak, Blaskowicz, zabij się. Coś miałem mówić. Ale ten... Aha, zabiłem go. Nie używając... tego. Przyspieszenia. Znaczy, przyspieszenia? Przyspieszenia tętna w celu... Nie, to chwila, on zatrzymuje oddech. To nie przyspiesza tętno. Przyspieszenie tętna nic nie pomaga. Wręcz przeciwnie. No, zabiłem go na stojąco po prostu. I zatrzymując bieg. No. Może wyjmę Thompsona. Cóż. Jak ja go nie trafiłem, no. Bez jaj po prostu. Gdzieś tu był. A, spryciula. Aha, ja też cię znajdę. A kuku. A kuku. Dwa strzały nie wystarczyły. Zanim ja zacznę przeszukiwać te wszystkie zwłoki. Kurde. Zanim ja zacznę przeszukiwać cel główny, to ja przeszukam sobie zwłoki. Bo wiecie, amunicji brakuje. Trochę się wykosztowałem. Coś tu znalazłem w ogóle?
Do Springfielda już mi zaczyna brakować naboi. Tutaj nie. Ja tutaj kogoś zabijałem w ogóle? No zabijałem, ale zwłoki zniknęły. No, panie Kaiser. Mina lądowa? Miał przy sobie minę. To ma sens. Opuść obszar. Chyba koniec misji. 40 minut. Jest. Nie powiem, więcej tu rozpierduchy było, aniżeli prawdziwego snajperskiego fachu. Jednakże nie wiem, gdzie są te sztabki złota, nie mam pojęcia. Kontynuuj. Now I knew where the V2 production facility was. I figured I was in the home stretch. All I had to do was get in, neutralize the three remaining targets, blow the whole place sky high and head for home. Simple. Okej. Okay. Metalwork. No, ale to już zrobimy w następnym odcinku. Ale tutaj... Nie jest tak celny jak Thompson. Szybko strzelnością oraz ilością amunicji, to zdecydowanie. Za liniami wroga. Bądź wolę Thompsona. Wolę Thompsona po prostu. Luger. Pomimo stosunkowych niskich obrażeń, jakie zadają pociski, broń ta cieszy się popularnością dzięki swojej szybkostrzelności. Potem i szybkostrzelność, skoro mam cichość. Sztyle granatę. Okej, ale te misje już zobaczymy w następnym odcinku, więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Bye!